Dziękuję za zaproszenie. Świetnie to było wejść w interakcję z ludźmi, z którymi niezbyt często mam możliwość wchodzić w interakcję. Natomiast pozwolę sobie podkreślić, że ten warsztat został przygotowany przy współpracy z panią Małgorzatą Stecenia, która jest odpowiedzialna za szereg zakrętów i wiraży intelektualnych, które państwa wprowadzimy. Natomiast na razie tytułem wstępu nie mogę więcej powiedzieć, dlatego że chcę państwa przy okazji zaangażować w pewien eksperyment, więc nie mogą państwo wiedzieć, o co w nim chodzi, drugiego i drugiego. Więc na chwilę obecną bardzo bym prosił, żeby każdy z państwa miał coś do pisania i dwie nieduże karteczki. Dobrze, wszyscy gotowi? Więc tak, na górze każdej karteczki proszę napisać, czy państwo są teoretykami czy praktykami i jaką funkcję mniej więcej państwo pełnią, dlatego żebyśmy powinni to mógł te dane poklasyfikować. W dwóch słowach wystarczy. A jak to i to? Słucham? A jak to i to? To i to. Aha. Trzeba się zdecydować, tak? Jezu, to mało czasu. No i dobrze, i teraz zadam państwu cztery pytania testowe. Na każde z pytań prawidłowa jest jedna z odpowiedzi. I po odczytaniu pytania będą państwo mieli minutę na zapisanie odpowiedzi. I chodzi o to, żeby zobaczyć, jakie państwo mają intuicje w tych kwestiach. Tak? Czy to jest na razie zrozumiałe wszystko? Tak. Na której kartce? Na razie na jednej piszemy, na druga się czyta później. Dobrze. Gotowi? Mamy 100% gotowe? To się, państwu się może na razie wydawać, że te pytania nie mają dużego związku z tematem. Okaże się, że mają. Dobra? To jest taki postęp. Dobra. Więc pierwsza sprawa. Tak? Mamy taką sytuację, mamy szacowane prawdopodobieństwo tego, że losowa osoba w Polsce jest mężczyzną, prawda? 0,48, że ma wzrost powyżej 180 cm, 0,2. Że ma wąsy 0,12, że ma krótkie włosy 0,39 i że ta osoba popełniła zdradę małżeńską 0,21. Większość tych danych jest rzeczywista. I teraz pytanie jest takie. Jaka jest szansa, czy jak obliczyć szansę, że wybrana osoba z Polski ma wszystkie te cechy? Tak? Opcje. I teraz proszę sobie spokojnie przeczytać i zaraz włączamy stopę. Ja może powiem, jaka to jest strategia. Tak? Pierwsza strategia, mnożymy wszystkie. Druga strategia, dodajemy wszystkie. Trzecia strategia, dodajemy wszystkie i dzielimy przez ilość cech. Ale jesteśmy po maturze. Słucham? Jesteśmy po maturze. Z matematyki też było, prawda? Nie, a tu nie będzie. Proszę się nie bać. No, jak ktoś rozumie takie rzeczy jak państwo, to powinno być trywialne. Więc tak, czy mnożymy, czy dodajemy, czy dodajemy i dzielimy przez ilość, czy żadne z powyższych? Takie jest pytanie. Czas start. Następne pytanie, proszę państwa. To jest taka trywialna notacja, prawda? Na prawdopodobieństwo warunkowe, tak? Plus oznacza wynik pozytywny testu, K oznacza kłamanie, tak? No i jak patrzymy sobie na powiedzmy skuteczność badania wariografem terenowego, to ono rzeczywiście przy takich pesymistycznych wynikach oscyluje około 70% wykrywalności, tak? To teraz załóżmy, że mamy taki wariograf, który ma taką cechę, że jeżeli ktoś jest kłamcą, to on powie, że rzeczywiście kłamie z szansą 0,7. Tak? To jest taki mało skuteczny w warunkach terenowych, ale takie własności wychodzą, jeśli popatrzymy na statystyki. No i teraz, które z następujących zdań jest prawdziwe? Tak? Proszę sobie zidentalizować tę notację. To jest prawdopodobieństwo warunkowe tego, że test będzie pozytywny, jeżeli ktoś kłamie. Tak? No i teraz pytamy o następujące cztery rzeczy. Przeczytam na głos, proszę nie panikować. Pierwsza opcja to jest taka, że okej, test wyszedł pozytywny, prawdopodobieństwo, że ta osoba kłamie jest nie mniejsze od 0,7. Tak? Zwróćcie uwagę, tu było prawdopodobieństwo tego, że test będzie pozytywny, jak kłamie. Tu mamy w drugą stronę prawdopodobieństwo tego, że kłamie, jeżeli test wyszedł pozytywny. Tak? Więc to jest pierwsza opcja, że to będzie większe niż 0,7. Druga opcja, że nie ma danych, że to, jakie będzie to prawdopodobieństwo, nie wynika z tych informacji. Trzecia opcja to jest taka, że prawdopodobieństwo tego, że ktoś nie kłamie, jak test wyszedł pozytywny, to jest 0,3. I czwarta opcja to prawdopodobieństwo tego, że test wyjdzie negatywny, jak kłamie, że do wyliczenia tego brakuje danych. I tylko jedno z tych zdań jest prawdziwe. Czas start. Jeszcze tylko dwa. Opis jest długi, ale intuicja jest taka. Mamy K osób w pokoju.
Tak? I teraz zakładamy, że rok ma 365 dni, nie uwzględniamy lat przystępnych, tak? Zakładamy, że daty urodzin tych osób są niezależne. No i teraz pytanie, szukamy takiej sytuacji, żeby co najmniej dwoje ludzi miało urodziny tego samego dnia. Tak? Może być więcej niż dwójka, ale co najmniej dwoje ludzi, żeby miało urodziny tego samego dnia. I pytanie, przy ilu osobach w tym pokoju szansa na to, że przynajmniej dwie osoby mają urodziny tego samego dnia, jest większa niż 50%? Tak? Czy rozumiemy pytanie? Dobrze. Możliwe odpowiedzi. Czas start. I ostatnie pytanie, zanim przejdziemy do mailu. Weźmy sobie jeszcze gorszy wariograf. Prawda? Wygrywa 60% kłamców, tak? Czy ta własność testu, ogólnie rzecz biorąc, taką własność testu, jak wykrycie czegoś, jak to coś jest obecne, jest szansa na to wykrycie czegoś, jak to jest obecne, nazywa się czułością testu. Tak? No i powiedzmy, że ma czułość 60%, tak? No i teraz pytanie jest takie, czy powtórzenie badania wariografem o takiej samej czułości, na tej samej osobie, w tej samej kwestii, może poprawić wiarygodność badania? Tym samym wariografem. Takim samym, o takiej samej czułości, niekoniecznie tym samym. I odpowiedzi są takie. No może je przeczytam. Pierwsze, tak, o ile te badania są niezależne. Drugie, tak, bo 40% niepewności pierwszego testu zostaje zmniejszone o 60% wiarygodności drugiego badania. Trzecie, nie, bo średnia arytmetyczna z czułości jest taka sama. I czwarte, nie ma danych, by to rozstrzygnąć. Dobrze. To teraz pani Małgorzata zbierze karteczki i podliczy i przeprowadzi statystykę na tym. A ja w międzyczasie powiem, o co chodzi. Profesor Matczak zaczął swój wykład od podania trzech powodów, dla których... Od podania trzech powodów, dla których znajduje się we właściwym miejscu. Ja zacznę od podania dwóch, dla których znajdujemy się w lekko niewłaściwym miejscu. Więc pierwsza sprawa jest taka, że żadne z nas nie jest prawnikiem. Nie mamy za bardzo do czynienia z prawem, a przynajmniej staramy się nie mieć. Więc nie mamy tego typu kompetencji. Tak? To jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że z dziwnych powodów biograficznych nie mam za dużo do czynienia z systemem polskim, ponieważ moja edukacja odbyła się w dziwnych miejscach, w górach skalistych, potem w dużym mieście i praca badawcza w dużym mieście nad Gangesem i wreszcie w Belgii, w rosnącym poziomie dziwności miejsca. Więc nie znam dokładnie realiów polskich i nie będę odnosił się do realiów polskich. W szczególności zasłudze państwa nie będzie odniesienia do kwestii Trybunału Konstytucyjnego. Co mnie kwalifikuje tutaj do tego, żeby państwu coś opowiadać? Otóż znam się na matematyce, znam się na logice, jestem filozofem. I realizujemy w Belgii taki projekt, który dotyczy stosowania metod probabilistycznych w kryminologii. Tak, więc z przypadku, który będę mówił, ono kryminologiczne. Natomiast ich kryminologiczność nie jest super istotna, bo szereg tego typu rozumowań przekłada się na wiele innych, na wiele innych zjawisk w życiu ludzkim. Więc struktura, prawda? Znaczy, i ogólnie problem jest taki, nie? Czasami pojawiają się sądowe zastosowania teorii prawdopodobieństwa, ale jak ktoś wie, o co chodzi tam matematycznie, to ma się mieszane odczucia w tej kwestii. Zresztą jak ktoś nie wie, to pewnie też ma mieszane odczucia w tej kwestii. Z jednej strony, prawda, wydaje się, że niezrozumienie tych podstawowych rzeczy matematycznych prowadzi czasem do istotnych błędów, tak? Ale z drugiej strony czasem jak się patrzy na argumenty, to ludzie stosują aparaturę matematyczną po to, żeby zaimponować naukowością, liczbami, a w sumie tak naprawdę u podstaw tego nie ma rzeczywistego uzasadnienia, prawda? Więc tutaj czujnie nie dochodzi, że ja będę bronił stosowania metod matematycznych, będę mówił o ich dobrych i złych stronach, tak? Ale że i z jednej strony chcę państwa wprowadzić kwestie, których niezrozumienie jest groźne, moim zdaniem, naszym zdaniem. I wskazać, jak ja nadmiar zaufania do tych metod może zawieść. No i chcę to zrobić na przykładzie kilku rzeczywistych rozpraw sądowych. Tak? To już było, tak? Taka struktura. No i ale żeby państwu móc o tym opowiedzieć, to niestety muszę państwu trochę teorii przypomnieć, no bo nie wszyscy byli wczoraj w liceum, a ci, którzy byli wczoraj w liceum, to mogli nie mieć teorii prawdopodobieństwa. Więc tutaj nie będę zakładał, że państwo to wiedzą. Minus jest taki, że trzeba będzie się chwilę przemęczyć, jak będę państwu opowiadał o tych rzeczach matematycznych. No ale kto jak kto, ale prawnicy to potrafią się przemęczyć przez trochę nudnych rzeczy dla większego dobra, prawda?
Więc będzie trochę matematyki, ale proszę się nie bać, to będą proste rzeczy. Wreszcie omówimy kilka rzeczywistych przypadków, czyli swoją... Pani się uśmiecha. Słucham? Że pani się uśmiecha, jakby trochę podważała. Czy ktoś z Państwa w ogóle słyszał o tych przypadkach? Niektóre z nich są dosyć sławne. Dobra, fajne. No i na końcu zrobimy sobie jeszcze jeden test, o którym niestety też nie mogę za dużo powiedzieć na razie. Dobrze. Więc tak. Teoria prawdopodobieństwa jest teorią matematyczną, ma trzy podstawowe założenia, tak? Pierwsze mówi to, że jak weźmiemy dowolne zdanie, to jego prawdopodobieństwo jest powyżej zera, tak? Albo co najmniej zero. Tak? Drugie jest takie, że jak mamy prawdę logiczną, to jest nasza suma na prawdę logiczną, to prawdopodobieństwo prawdy logicznej to jest 1. Tak? Trzeci aksjomat, to jest dziwna notacja, no ale tutaj sprawa jest prosta. Jak mam alternatywy, czy zdarzyło się jedno lub drugie lub trzecie, nie rozłączą. To prawdopodobieństwo alternatywy wynosi sumę prawdopodobieństw wydarzeń składowych, o ile te wydarzenia składowe się parami wykluczają. Będą przykłady. Tak? I tyle, jeżeli chodzi o podstawowe założenia. Reszta wynika z tego. To ostatnie mogło się wydawać trochę skomplikowane, więc pokażemy na przykładach. Załóżmy, że rzucam kością, tak? Szóstką. No to prawdopodobieństwo tego, że wyrzucam jedynkę lub dwójkę, no to jest po prostu prawdopodobieństwo tego, że wyrzucę jedynkę plus prawdopodobieństwo tego, że wyrzucę dwójkę, czyli 1/6 plus 1/6, czyli 2/6 tyle, 1/3. Proste, nie? Ważne założenie było takie, to się wszystko później przekłada na rzeczywiste przypadki, o dziwo, nie? Ale dobra. Czyli jakie tu było ważne założenie? Że wyrzucenie jedynki wykluczało się z wyrzuceniem dwójki. Tak? Po prostu tutaj rzucam prostymi przykładami, żeby to było przejrzyste. A przykład, kiedy ten warunek nie jest spełniony i wtedy nie można tego dodawać, no to jest taki. Prawdopodobieństwo, że to, co wyrzucę, będzie większe niż 2 lub będzie nieparzyste. Ktoś ma pomysł, ile to będzie? Większe niż 2 lub nieparzyste. 4/6 plus... Raz, 3/6. Jak jest lub, to będzie plus. Piątkę, tak? Więc będzie duple. To co, to jakie są głosy, pan co? Nieparzyste to plus. Czyli 4/6 plus... większe od dwójki. 4/6 plus 1/3. 4/6 plus 1/3. Czyli... Nie, to nie teraz. No, chcielibyśmy pomyśleć, nie? Można by było próbować, że tak. No jak więcej niż 2, no to 4/6, dobrze. No jak nieparzysta, no połowa jest nieparzysta. Nie, ale druga. Nie, to tylko 2. Co? 4 i 6, czyli 2 z 6 plus 2 szóste. Dobra, więc okej. Okay, więc tak, gdybyśmy po prostu chcieli dodać, to wyjdą nam głupoty, to wiadomo. No. To co, do ile to powinno tak naprawdę być? Żeby było większe od 2 i było nieparzyste. Tak? Nie, większe od 2 lub nieparzyste. Lub. Dobra, czy policzmy ile wyników to spełnia? No, znaczy, no, czy jeden, jest, czy jeden? Tak, moment. Po prostu, tak. Słucham? Że większe od 2, 3, 3, 4, 5, 6. No to 4. Jedynka. Jedynka. Bez dwójki. Tak. Więc mamy 5/6. Tak. Dobrze. No to powstaje pytanie, dobra, to co się dzieje z alternatywą, jak nie wiemy, że te warunki się wykluczają? Czy można to jakoś policzyć? Tak? I odpowiedź jest tak. Pomyślcie o tym, o powierzchni, jak o prawdopodobieństwie, tak? Czyli ten cały kwadrat uniwersum to jest prawdopodobieństwo 1. Tak? Tutaj mamy dwa wydarzenia, nie wiemy, czy się wykluczają, czy nie. No i tak, prawdopodobieństwo A, no to będzie prawdopodobieństwo A bez B plus prawdopodobieństwo A z B, bo się wykluczają. Tak? Analogicznie, prawdopodobieństwo B, no to będzie prawdopodobieństwo tego plus prawdopodobieństwo tego, tak? No bo się wykluczają. Ale prawdopodobieństwo A lub B to nie będzie po prostu prawdopodobieństwo tego plus prawdopodobieństwo tego. Dlaczego? No byśmy to podstawili, to byśmy mieli mieli jeden, prawdopodobieństwo jedynki plus prawdopodobieństwo dwójki i potem mielibyśmy prawdopodobieństwo dwójki plus prawdopodobieństwo trójki, czyli powtórzylibyśmy dwa razy to. Tak? Tę część wspólną byśmy dwa razy powtórzyli w tym dodawaniu i dlatego to się nam nie zgadzało, dlatego wyszłoby nam za dużo. Tak? Więc tak naprawdę musimy dodać do siebie te rzeczy, tak? No i wiemy, że policzyliśmy część wspólną dwa razy, więc musimy tą część wspólną podjąć. Więc prawdopodobieństwo pierwszego plus drugiego minus prawdopodobieństwo części wspólnej. Tyle. Już niedługo kończymy tę bolesną sprawę, proszę nie płakać. Dobra.
Kolejne ważne pojęcie, które jest bardzo istotne, to jest pojęcie prawdopodobieństwa warunkowego. Tak? To jest pojęcie prawdopodobieństwa, że zachodzi hipoteza, o ile mamy jakieś dane. Tak? I ono jest zdefiniowane jako dzielenie prawdopodobieństwa, że zachodzi hipoteza i mamy te dane, przez prawdopodobieństwo tych danych. Tak? To jest definicja prawdopodobieństwa warunkowego. Panu przykładem. Tak? Na przykład prawdopodobieństwo tego, że rzucę dwójkę, o ile wyszły parzyste, no to jest 1/3 intuicyjnie. Nie? No bo z parzystych wyników to tylko jedna, to tylko jeden wynik to jest dwójka. No i rzeczywiście, jak postawimy do wzoru, to wyjdzie prawdopodobieństwo 2 i parzyste, dzielone przez prawdopodobieństwo parzyste, no 2 i parzyste to jest po prostu 2, tak więc 1/6, prawdopodobieństwo parzyste przez 1/2, więc wychodzi właściwie 1/3, pasuje wszystko. Okay? Pojęcie prawdopodobieństwa warunkowego jest bardzo istotne w praktyce, niestety. Jedna ważna rzecz, którą należy zauważyć, to jest to, że prawdopodobieństwo warunkowe w jedną stronę zazwyczaj nie jest równe prawdopodobieństwu warunkowemu w drugą. To jest bardzo istotna sprawa. Na przykład prawdopodobieństwo tego, że wyjdzie 2, o ile jest parzyste, to było 1/3, a prawdopodobieństwo parzyste, że o ile zachodzi dwójka, to jest ile? 1. Tak, więc ważne jest to, że ten kierunek się liczy. Dobra. Kolejne pojęcie to pojęcie niezależności probabilistycznej. Co to znaczy, że dwa zdania są niezależne probabilistycznie? To znaczy, że dodanie pierwszego jednego do warunku nie wpływa na prawdopodobieństwo drugiego, tak? Że prawdopodobieństwo A, no to jest po prostu to samo, co prawdopodobieństwo A, o ile zachodzi B. I teraz jak prawdopodobieństwa są niezależne, to jest bardzo ważne pojęcie, jak prawdopodobieństwo dwóch zdań jest niezależne, to prawdopodobieństwo, że zachodzą oba, jest po prostu wynikiem mnożenia, tak? Ale założenie, że one są niezależne, jest bardzo ważne. Czy to zaraz wszystko rozumiałem? Kiedy prawdopodobieństwa są niezależne? No, jak prawdopodobieństwo zdania, tak, jakiegoś tam zdania jest takie samo jak prawdopodobieństwo tego zdania pod tym warunkiem. Tak? Czyli jakby zachodzenie tego warunku nie wpływa na prawdopodobieństwo tego zdania. Warunek spełniony, tak? Wyrzucenie jedynki, rzucam dwa razy szóstką, wyrzucenie jedynki w pierwszym rzucie i wyrzucenie jedynki w drugim rzucie, tak? No to co? To 1/6 razy 1/6 i mam, tak? Proste. Mogę sobie pomnożyć, ponieważ to, co mi wypadnie w pierwszym rzucie, jest niezależne od tego, co wypadnie w drugim rzucie. Warunek niespełniony. Prawdopodobieństwo, że wynik będzie nieparzysty przy jednym rzucie, będzie nieparzysty i będzie mniejszy od 4. Tak? No to powinno być ile? 1/3. No pomyślmy. Ile wyników jest nieparzystych? Mniejsza od 4 i... Nieparzysta. No to jedynka się zgadza, dwójka nie, trójka się zgadza, tak? Jedynka i trójka tylko. No to są 2/6, czyli 1/3. Tak? A jakbyśmy pomnożyli, to by nam wyszło 1/4. Tak? No bo podobieństwo nieparzystego to jest po prostu 1/2, a podobieństwo mniejsze niż 4 to jest też 1/2. Nie można tego mnożyć. Tak? Dlatego wtedy trzeba odjąć to, co było z kursy. Tak. Dobra. Wiemy już, że kierunek warunku prawdopodobieństwa jest istotny, tak? Że to nie zawsze będzie to samo, zazwyczaj nie będzie to samo. W pewnych skrajnych przypadkach będzie, ale rzadko. To skąd mamy wiedzieć, jak mamy jeden kierunek, jak mamy wyliczyć drugi? I na to pytanie odpowiada twierdzenie Bayesa, które mówi, że prawdopodobieństwo hipotezy ze względu na dane, już prawie kończymy część teoretyczną. Prawdopodobieństwo hipotezy ze względu na dane, to jest prawdopodobieństwo danych ze względu na hipotezę, ale pomnożone przez prawdopodobieństwo hipotezy i podzielone przez prawdopodobieństwo danych. Czyli jakby co się stanie po obróceniu, ma wpływ nie tylko prawdopodobieństwo warunkowe w jedną stronę, ale też wyjściowe prawdopodobieństwa hipotezy i danych. Tak? To jest bardzo ważne. To będzie widać na przykład. Przykład mamy, powiedzmy taki, test medyczny. Mamy jakąś jednostkę chorobową, tak? Powiedzmy, że pacjent posiada dany czy badany posiada tą jednostkę chorobową, tak? No i powiedzmy, że i testy medyczne mają, mierzy się, skuteczność tych testów mierzy się dwoma parametrami. Jeden parametr nazywa się czułością i to jest prawdopodobieństwo tego, że jeżeli ta jednostka chorobowa występuje, to test będzie pozytywny, tak? A drugie nazywa się specyficznością i to jest to, że jak ktoś nie ma tej jednostki chorobowej, to test nam powie, że nie ma tej jednostki chorobowej. To są dwa różne czynniki. Z tego prostego powodu, że ja mogę bardzo łatwo wymyślać test na chorobę, który będzie miał czułość 100%, a specyficzność będzie kiepska, tak? Bo ja powiem, taki test zróbmy, nie? Każdy będzie mówił, że jest chory.
no czułość 100%, nie? Wszystkich chorych wykryje, ale to nie będzie fajny test, bo będzie miał bardzo niską specyficzność, tak? Bo nie będzie wykrywał traf niezdrowych. I odwrotnie. Więc to są dwa ważne, niezależne parametry do mierzenia testów, czy jakości testów, czy badań. Więc wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy test na chorobę, który ma czułość 0,9, specyficzność 0,9, czyli taki nawet niezły, a choroba występuje, wiemy, u 10% populacji. Tak? Ale prawda jest taka, na to co dzień to nas nie obchodzi aż tak bardzo czułość tego testu, tylko obchodzi nas to, że idziemy sobie, robimy ten test, wychodzi nam, powiedzmy, wynik pozytywny i pytanie jest, jaka jest szansa, że ja mam z tej jednostkę chorobową. Czyli tak naprawdę nas interesuje prawdopodobieństwo warunkowe w drugą stronę. Jaka jest szansa, że mam chorobę, jeżeli test był pozytywny? Tak? Ja mam te dane, a co z tym? Co mi tutaj wyjdzie? Mamy jakieś intuicje? Jakbyśmy strzelali, to co? Głośniej? To jest hipoteza, co jest danymi. To są dane, tak? Pytamy się teraz, co się stanie, jaka jest szansa choroby, jak ktoś ma pozytywny wynik testu. 0,61 padł bus. Coś jeszcze? 81. Coś jeszcze? I teraz zwróćcie uwagę, prawdopodobieństwo tego, co chcemy zbadać, nazywa się prawdopodobieństwem bazowym. Ono jest bardzo ważne. Bo nie będzie to 0,9, tak? To już wiemy, bo obracanie nie jest trywialne. Podstawiamy wszystko potwierdzenie Bayesa, podstawiamy te dane. To jeszcze raz, co to było 0,1? Prawdopodobieństwo choroby w populacji. Okay. No jak to sobie podstawimy wszystko, to wyjdzie nam 0,5. Morał ogólny jest taki, że... Albo jesteś chory, albo... No, morał ogólny jest taki, że prawdopodobieństwo bazowe, jeżeli choroba jest na tyle rzadka, wystarczająco rzadka, to nawet jak mamy bardzo dobry test, to sam wynik pozytywny tego testu może nam nie wystarczyć, bo i tak będzie dużo fałszywych pozytywów. I to były na przykład argumenty w momencie lat 70., kiedy Stany zastanawiały się nad wprowadzeniem powszechnego testu na HIV. Jak sobie policzyli, że w populacji amerykańskiej na jedną osobę, którą trafnie zdiagnozują HIV, to znajdą się trzy, które nie trafnie zdiagnozują HIV, co stwierdzili, że to za duża katastrofa społeczna i tego nie wprowadzili. Tak? No dobrze. Fajnie. Przepraszam, możemy wrócić. Tak, tak. Czy mógłby Pan to jeszcze raz wytłumaczyć? Czułość to jest wtedy, gdy wykrywa chorego na 0,9, tak? Nie, czułość to jest... Jestem chory, jaka jest szansa, że test mi powie, że jestem chory, że test będzie pozytywny. To jest czułość. A specyficzność to jest, jestem zdrowy, jaka jest szansa, że test mi powie, że jestem zdrowy. Jak ja będę mówił wszystkim, że jestem chory, to będę miał wysoką czułość, niską specyficzność. Tak? Więc te dwie rzeczy są jakby niezależne. Trzeba podać. Okej. Okay. Dobra, są zupełnie niezależne od siebie w testowaniu. Tak? Zazwyczaj niezależne. Znaczy jakieś tam zależności, ale to wtedy trzeba zobaczyć na to jakiś tam mechanizm i tak dalej. Nie, to już jest jakby niematematyczna sprawa. Ale zazwyczaj z perspektywy czysto matematycznej nie ma podstawy, żeby zakładać, że jest zależność między tymi rzeczami. Tak? Jeżeli jest, to z przyczyny specyficznych. No dobra. I ostatni chyba punkt teoretyczny. Dobra, to jest ostatni? Dobrze. To mieliśmy tą zagadkę z powtarzaniem testu wariografem, prawda? Matematycznie ona ma tą samą strukturę, co to. Załóżmy, że losujemy z dwóch monet. I wiemy, że jedna jest uczciwa, tak? A druga nie jest uczciwa. Tak? I wiemy, że losujemy z dwóch monet, uczciwie losujemy z dwóch monet, więc szansa, więc wyciągamy jedną szansę na to, że jest uczciwa, to jest 0,5. Tak? I wiemy co więcej, że ta nieuczciwość tej monety nieuczciwej polega na tym, że jeżeli jest, że szansa wyrzucenia orła monetą nieuczciwą, to jest 0,7. Okay. Rozumiemy sytuację? Pytanie. Wylosowałem tę monetę, rzucam. Wyrzuciłem w pierwszym rzucie orła. Tak? To jest jedna rzecz. Versus, wyrzuciłem dwa razy i wyszedł orzeł dwa razy. Tak? Czy to mi wpłynie na moje prawdopodobieństwo tego, że ta moneta jest uczciwa? Tak? Czy to będą te same wyniki, czy nie? Nie mówię, żebyście Państwo teraz szacowali liczbowo, bo to są dziwne wyliczenia, ale czy rzucenie dwa razy monetą pozwoli mi lepiej zdiagnozować uczciwość monety, czy nie? Tak. No i jak to sobie wyliczymy, postawimy do Bayesa, bla, 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 to będzie nam taka różnica. Zwróćcie uwagę, po dwóch wyrzuceniach orła szansa uczciwości nam spadnie
To znaczy, że będziemy mieli większą pewność odnośnie nieuczciwości tej monety. Nie? Więc to jest dodatkowa informacja. Dobrze. Tyle, jeżeli chodzi o tło teoretyczne. Morały dla nas. Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki, tak? Jeżeli te testy są niezależne, to powtarzanie testów jest pożyteczne. Drugi morał. Przy koniunkcji mnożenie prawdopodobieństw składowych zakłada niezależność. Trzeci morał. Kierunek prawdopodobieństwa warunkowego jest bardzo istotny. I czwarty morał, żeby ta zależność przy kierunku warunkowania, to jest określona przez stwierdzenie Bayesa i czas, i prawdopodobieństwo bazowe, czyli to tutaj na przykład jak popularna jest ta choroba, tak? Robi dużą różnicę. No, to są nasze morały. Przechodzimy do przypadków rzeczywistych. Pierwszy przypadek, morderstwo Meredith Kercher, to było we Włoszech, jak było na Erasmusie. Została zamordowana za pomocą dwóch noży w 2007 i w szufladzie jednego z podejrzanych, Rafaela Solecito, znaleziono nóż ze śladową ilością DNA ofiary, ale ta ilość DNA była niewystarczająca do badań zgodnych z procedurą, ponieważ badania zgodne z procedurą zakładały dzielenie materiału genetycznego na dwa, niezależny pomiar, żeby potem odróżnić tłum od rzeczywistych wskaźników na genetycznych lokcji. Tak? Więc standardowa procedura to jest taka, że się najpierw ten materiał dzieli i potem się porównuje te wyniki, żeby odróżnić szum informacyjny od rzeczywistych wskaźników. Tak? No i tego nie było, bo było tego za mało, więc zrobiono tylko jedno badanie. No i podczas rozprawy ekspertyza odrzuciła badanie, tam było trochę różnych wiraży tam było. Jedno to było to, że to jeden argumentem było to, że to było tylko że to było bez dzielenia. Drugi argument był taki, że tam mogło dojść do zanieczyszczenia, bo wcześniej badano na tej samej aparaturze sprzęt rzeczy, które zawierały materiał genetyczny ofiary i dopiero po rozprawie się okazało, że to było 6 dni wcześniej, więc nie mogło dojść do tego zanieczyszczenia, więc taka trochę smutna sytuacja, że nie uznano tego wyniku podczas rozprawy, chociaż była zgodność. Tak? Na wszystkich 13 lot. I w 2011, jak już była dostępna lepsza aparatura, złożono wniosek o ponowne badanie. No i sędzia Hammond 6 września 2011 powiada tak. Suma dwóch rezultatów, jako że oba są powiedzmy niewiarygodne z powodu tego, że nie zostały otrzymane właściwą procedurą naukową, nie mogą dać wiarygodnego rezultatu. A czego my się już dowiedzieliśmy? Że powtarzanie niepewnych testów różnymi metodami zwiększa pewność. To był pierwszy przypadek. Co o tym myślimy? No to co już powiedziałem w sumie, nie? Sędziego na szkoleniu już. A Państwo jak by zrobili? Zwiększa pewność, ale nie daje pewności, tak? No nie, no, a to nie powiedział, że to ma dać pewność, ale to jest jakaś dodatkowa informacja, prawda? Co Państwo by zrobili? Zwłaszcza pytanie do Państwa sędziów. Zależy od całej reszty kontekstu sprawy, czy to jest jedyny główny dowód, ale to... No reszta była, to się na tyle długo ciągnęło, że reszta była mocno nierozstrzygająca. Wtedy były te przesłane. Tak, tak, tak. To była tylko poszlaka, tak. W ogóle były same poszlaki niepewne, tak? To jest dużo niebezpieczeństwo. No, w tej sprawie, bo to chyba Sainz opisywało to, że po prostu to DNA było przeniesione jako przypadkowe DNA z kontinu, więc akurat to testowanie to problem nie zjawia się. Nie no, właśnie, o ile mi wiadomo, to właśnie ta argumentacja, że było przeniesione skąd inąd, się nie potwierdził. Ale dobra, no, to osobna sprawa. Ale pytanie, co byśmy zrobili w oparciu o procedury, czy w oparciu o swoje intuicje? A odpowiedzi są różne? Tak. Dobra, to jakie są odpowiedzi? W oparciu o procedury zrobilibyśmy chyba to, co zrobił sędzia Herman. Dobra, a intuicje? A, być może nie. Okay. Inny przypadek. Juanita Brook, starsza pani, idzie sobie ulicą. W pewnym momencie zostaje i wraca do domu z zakupami, w pewnym momencie zostaje popchnięta od tyłu. Ktoś jej wyrywa torebkę i ucieka. Pani Juanita upada na bark, łamie sobie bark. Widziała uciekającą blondynkę uciekającą za rok. Za rokiem sąsiad widział, to jest w ogóle sytuacja w 1964 roku, to będzie dosyć ciekawe, znaczy istotne, ze względu na późniejsze szacunki prawdopodobieństwa. No i sąsiad za rogiem, prawda, widzi tą młodą blondynkę w kocyku, siadającą do żółtego Lincolna, prowadzonego przez Afroamerykanina z włosami i brodą. Tak wygląda żółty Lincoln, więc to dosyć typowy samochód. No ale i co się dalej stało? No stało się to, że po jakimś czasie znaleziono parę pasującą do opisu, z tym, że bez brody, tak?
No ale potem to można zwolnić, z tego się nie czekajmy. Wszelkie inne dowody nie były rozstrzygające. I prokurator Rex Sinetar zaciągnął jako świadka matematyka Daniela Martineza, któremu tylko podawał liczbę, on miał tylko przeliczać, więc on, Martinez, nie był odpowiedzialny za jakby uzasadnienie tego wszystkiego. No ale Rex Sinetar chciał przekazać taką intuicję. Pamiętamy, nie? Lata 60. są. Jaka jest szansa na blondynkę z Afroamerykaninem, i to jeszcze w samochodzie, i to jeszcze w żółtym, i tak dalej, nie? No więc mówi tak. No Amerykanin z brodą, Afroamerykanin z brodą, no powiedzmy 1/10, mężczyzna z wąsem 1/4, biała blondynka wśród kobiet, prawda, 1/3, kobieta z kucykiem 1/10, para mieszana w samochodzie 1/1000, lata 60, żółty samochód 1/10. No i mówi, dobra, to niech pan teraz, panie Martinez, pomnoży. No to wychodzi 1/12 milionów. Taka szansa na to, że jakaś para losowo ma te same cechy. Tak, taki pomysł. Pomnożył. No ale on tylko dostał zadanie pomnożyć, tak? On nie miał właśnie oceniać tego. Że on właśnie z jakiej to populacji się dobiera, nie? Czyli 1/10 z tej populacji, która tam była wyszła. Okej, okay, nie? Okej, okay, zgoda, zgoda. Jeden problem właśnie to jest taki, że skąd są te szacunki prawdopodobieństwa, nie? No i jak się... Tak, znaczy być może akurat w tym mieście jest zupełnie inaczej niż to, co dobierano stało sami. Zgoda? Zgoda. Pierwsze pytanie to jest to, skąd bierzemy dane wyjściowe. No jak się zapytali Sinetara, to on mówi, no taką miałem intuicję, jeszcze jest sekretarek kancelarii zapytany. Okej, okay? Więc pierwszy problem jest z pochodzeniem danych, tak? A drugi problem, no to jest taki, czemu mnożenie, tak? No przecież czy te czynniki są niezależne? No popatrzmy sobie, no bycie kobietą z kucykiem, a bycie białą blondynką, no to jest pewna zależność, tak? Na przykład, ale... Na przykład mężczyźni zazwyczaj nie są kobietami z kucykiem, tak? Bycie z posiadaniem brody, posiadanie wąsa też, nie? Jak się nie jest w samochodzie, no to nie można być w żółtym samochodzie. Są zależności, takie dosyć trywialne, więc to mnożenie to jest w ogóle zły pomysł, tak? I mimo to rozstrzygnięcie było takie, że zostali skazani i dopiero po jakichś 3 latach apelacji zostali uwolnieni tam z powodu pojawienia się nowych dowodów. W ogóle jest taki błąd, to bezczelni teoretycy prawdopodobieństwa nazywają ten błąd błędem prokuratora, mam nadzieję, że Państwo nie obrażą, który polega właśnie na tym, że myli się kierunki prawdopodobieństwa czasami, tak? W jakimś sensie. Co to było? Nawet gdyby to mnożenie było w porządku, tak? Gdyby to było poprawne, no to 1 na 12 milionów to było czego? Prawdopodobieństwo tego, że jak ktoś jest niewinny, to pasuje do opisu. Tak? A nas tak naprawdę interesuje prawdopodobieństwo tego, że oni są niewinni, skoro spełniają opis. A to wcale nie musi być 1 na 12. To się obraca, to trzeba postawić odtwierdzenia BSA, trzeba więcej danych, to jest nietrywialne. Tak? I właśnie obracanie prawdopodobieństwa, zwłaszcza w kontekście, gdzie jeden z czynników jest niewinnością albo winnością, tak, czymś tam bycie osobą, która popełniła jakiś czyn, nazywa się często błędem prokuratora, nie jest tak. Nie wiadomo, czy to jest do końca zasłużone, bo nie wiadomo, jak często to jest, tak naprawdę podrokuje danych. Nie? Ale tak się przyjęło ze względu na pewne znane sprawy. Sądowe. Ile mamy czasu jeszcze? 45 minut. A, fajnie. Kolejny przypadek, to jest przypadek morderstwa Diany Sylwester. To było morderstwo, które miało miejsce w latach 70. Morderstwo z gwałtem. Zabezpieczono materiał genetyczny, natomiast wtedy nie znaleziono żadnych podejrzanych. Natomiast w 2003 roku policja San Francisco dostała grant na analizowanie materiału genetycznego ze starych spraw, które nie zostały rozwiązane. To jest trochę z opóźnieniem, ale jednak w końcu się za to zabrali. No i problem był taki, że po tylu latach ten materiał genetyczny był trochę zdegradowany, więc mogli zidentyfikować tylko 5 z 13 locji. No ale przepuścili to przez bazę danych 338 tysięcy ludzi, którzy wcześniej już byli za coś tam skazani. I znaleźli tylko jedną osobę, która miała zgodność na tych 5 locji, Johna Hookera, który wtedy już miał 72 lata. No i teraz z tym testowaniem, tak, zgodności DNA, no to wiadomo, że to są dużo ciekawych rzeczy się dzieje, ale my mówimy tylko o sprawach matematycznych. Tak, mamy 13 niezależnych wskaźników, tak, na co się dzieje na jakimś na danym locji, czy właśnie na danym locus. I to, co się tam dzieje, jest niezależne od pozostałych. Tak? Więc
Więc w tym wypadku rzeczywiście można mnożyć i na każdym jest przynajmniej jest około 13 opcji. To się tam trochę waha. Nawet z wyliczeń, standardowych wyliczeń, które się trzyma FBI, no to szansa zgodności na 13 wszystkich, na wszystkich 13 to jest to 1 do 400 trylionów. Więc przyjmuje się po prostu, że jak ktoś ma zgodność na 13, no to już ewidentnie to jest sama osoba. Szansa na zgodność na 9 to jest 1 na 13 miliardów, a szansa na zgodność na 5 to jest 1 na 1,1 miliona. Tak, zapamiętajcie sobie, zwłaszcza to, zgodność na 5, 1 na 1,1 miliona. No i na następnym przesłuchaniu obrona argumentowała za odrzuceniem w ogóle jakichkolwiek dowodów związanych z identyfikacją genetyczną na podstawach następujących. Tak? Obrońców Big Barlow i gdzieś tam tylko badania takiej pani Catherine Troyer, której te wyniki, te prawdopodobieństwo wydawało się dosyć podejrzane. Tak? Te dane wyjściowe. Wzięła 10 tysięcy profili i znalazła 9 przypadków zgodności na 9. Tak? Zwróćcie uwagę, na 9 ma być 1 na 13 miliardów. Tak? Ona wzięła 10 tysięcy i znalazła 9 przypadków. Tak? W 2001. W 2005 w 65 tysiącach znalazła 122 pary zgodne na 9. Tak? Zwróćcie uwagę, 1 na 13 miliardów. I 20 par zgodnych na 10 rosło. Tak, no i teraz można się zastanawiać, no to chyba coś tu nie gra z tymi wyjściowymi statystykami, nie? Można sobie tak pomyśleć. Ponadto argumentowali tak. No, skoro było 1 na 1,1 miliona, tak, szansa, a baza miała 338 tysięcy, no to szansa zgodności to jest 338 tysięcy na 1,1 miliona, czyli tak naprawdę 1 trzecia, tak? Informacja, że ktoś miał szansę zgodności 1 trzecia, to nie jest żadna ciekawa informacja. Taki był argument. Tak? No i w pewnym sensie im się udało, to był, tak, bo sędzia rzeczywiście odrzucił dane, odrzucił dowody pochodzące z identyfikacji genetycznej, mówiąc tak. Byłoby zbyt mylące prezentować różne, wygląda na to, że sprzeczne matematyczne argumenty w sądzie. Znaczy to dlaczego wyszło im... Słucham? To dlaczego, gdy wrzucili jego dane na bazę 338, to wyszedł mi jeden gość? Znaczy to w ogóle ściemy od początku, tak? Ja na razie nie rozstrzygam, tak? Na razie co Państwo o tym myślą? Zgadzam się z tym rozstrzygnięciem, to bym tak postąpiła za dużo na pewno. Zwłaszcza gdzieś może mam w głowie, że wiem, że gdzieś tam doszło do niewinnego podwalona badania genetyczne, ale w oparciu też o inny materiał. To być może tam wpływa też na to, przy tej ilości wątpliwości, które tu zostały zaprezentowane. Rozumiem. Ktoś jeszcze? Dobra. A teraz tak. To wszystko ma wiele wspólnego z tym przykładem o urodzinach. Zaraz się wyjaśnię dlaczego. Czego szansą jest 1 na 1 milion? No i 1 na 1,1 miliona. Szansą na to, że losowa osoba będzie miała DNA zgodne na 5 los z mordercą. Dobra. Wtedy... Słucham? Przy tej ilości ludzi to właśnie takie mało przekonywujące. No ale dobra, policzmy dalej. Znaczy, ma pani częściowo rację, ale tu jest więcej do powiedzenia. No wtedy populacja w Stanach to było około 310 milionów i... Co to znaczy? No to jak zastosujemy do tej populacji, to znaczy, że w całym kraju mamy około 300 zgodnych przypadków. Tak? Więc tak naprawdę informacja, że było to trafienie, to jest, to nam tak naprawdę mówi, że szansa niewinności to jest 299 na 300. Tak? Sama ta informacja jest niewystarczająca do dalszych ustaleń i tu ma pani całkowitą rację. Tak? Natomiast i rzeczywiście mamy 1/3 szansę, że znajdziemy zgodność w bazie danych, tak? I teraz czemu to się wydaje sprzeczne? 1 na 1 miliona, tu 1/3 wyskakuje. Wróćmy do problemu z urodzinami. To są dwie różne sprawy. Jedno pytanie, jakie możemy sobie postawić. Jestem w pokoju z K osobami. Jaka jest szansa, że ktoś ma urodziny tego samego dnia, co ja? Tak? Czyli to jest taka sytuacja, w której sobie wybrałem osobę, i pytam się o zgodność jednej osoby z tej grupy, ze mną. Tak? No to wtedy, jak mam 365 dni, nie? No to będzie 1 na 365 razy K. Tak? Czyli K przez 365. I to będzie tam nie za dużo. Nie?
znaczy zależnie od K. A drugie pytanie to jest takie, ja wchodzę do pokoju z osobami, jaka jest szansa, że będzie zgodność na dowolnej parze, pomiędzy dowolnymi płynami? I to jest osobne pytanie. To jest pytanie, to pytanie ma, będzie miało dużo wyższą odpowiedź. Nie będę tego razem wprowadzał, że wprowadzanie takich szczegółów matematycznych byłoby zbyt mylące. Ale odpowiedź jest taka, że tych możliwych par jest dużo więcej niż członków. Więc ja nie ograniczam tego, do jakiej daty się odwołuję. I tak samo z badaniami genetycznymi. Jak biorę kogoś z jakimś profilem i szukam drugiej osoby, która ma taki sam, to ta szansa będzie dość niska trafienia. Natomiast jak ja wezmę grupę ludzi i szukam jakiejkolwiek zgodności, tak, to ta szansa będzie wysoka. Ale to ma nie za dużo wspólnego z trafnością, czy tam z doniosłością zgodności genetycznej, zgodności DNA. Tak? No okej, okay, dobra, więc mieliśmy szansę na to, że jedną trzecią, że znaleźliśmy zgodność, trafiliśmy, ale teraz nas tak naprawdę interesuje inne pytanie. Nas interesuje pytanie, jaka jest szansa, że to jest dobre, że to jest ta sama osoba. Tak? To nas interesuje. No i skąd to wiemy? No sama informacja o zgodności za dużo nam nie daje, całkowita zgoda. Ale jak sobie weźmiemy dane, które wtedy rzeczywiście były dostępne, tak? No to zgodność DNA, no to mniej więcej tyle. Patrzymy na mieszkańców, na populację w Stanach. Tak, biały z Kalifornii, w przedziale powyżej 55 z uprzednim wyrokiem za przestępstwo na tle seksualnym, no to się okazuje, że razem prawdopodobieństwo tego jest takie, tak? No a biorąc pod uwagę to, że to jest 310 milionów, no to wychodzi na prawdopodobieństwo, że jakaś osoba ma te wszystkie cechy, no to jest 1 na 70, tak naprawdę. Tylko, że to też nie jest jeszcze informacja, o którą pytamy, bo nas nie obchodzi na to, czy nas tak bardzo, to, czy ta wylosowana osoba, czy wylosowana osoba ma wszystkie te cechy. Nas interesuje to, czy ktoś jeszcze je ma. Tak? Bo jak nikt inny nie ma, no to już mamy winę, tak? Więc tak naprawdę powinniśmy się pytać o prawdopodobieństwo warunkowe. Jakie jest prawdopodobieństwo, że druga osoba ma wszystkie te cechy przy założeniu, że jedna już ma? To jest właściwe pytanie. I to jak uwzględnimy, no to akurat tak się śmiesznie składa, że wyjdzie nam 1,70, tak samo. Nie? Ale to nie zawsze wychodzi, to trzeba rzeczywiście spojrzeć na dane i rzeczywiście to sobie policzyć. Więc odpowiedź, jak uwzględnimy te informacje, to ta zgodność genetyczna daje nam szansę 1,70 na niewinność tej osoby. Czyli 69,7, że jest winny. John Puckett został skazany na podstawie jeszcze innych rzeczy, takich, że na przykład podczas morderstwa, czy zaraz po morderstwie sąsiadka poszła sprawdzić, co to za hałasy w mieszkaniu. On wychodził i powiedział, we were making love, a później jak już go złapali w wieku lat 72, to się okazało, że przy poprzednich atakach na tle seksualnym używał tego samego zwrotu i tam parę innych cech było takich, które doprowadziły do jego skazania. Ale materiał genetyczny i statystyki zostały wykluczone z badań, podczas gdy po prostu należało przeprowadzić ten zwrócił uwagę, te argumenty były po prostu słabe, bo nie odróżniały tych dwóch sytuacji, tak? Ja mam datę urodzin, szukam kogoś, kto ma tę samą, albo szukam dwóch ludzi, którzy mają tę samą datę urodzin. Tu po prostu ktoś. Te prawdopodobieństwa się całkowicie zgadza. Przy prawdopodobieństwie 1 na 13 miliardów, w 10 tysięcy profili mamy statystycznie 9 z haczykiem. To się wszystko zgadza, to nie ma żadnej sprzeczności. To się nam się tylko wydaje, że to jest sprzeczne, bo nie rozumiemy rozróżnień pomiędzy dwoma osobnymi sprawami. A to z kolei, to się, też się zgadza, ale to jest nieistotne, więc trzeba głęboko rozumieć, co tak naprawdę, czego tak naprawdę próbujemy opisać. Dobra? Tu byliśmy. Sally Clark. Kto słyszał o tym przypadku? Dobra. No to ten klasyk, to u Kahnemana też jest, prawda? Więc przypadek jest taki, tak? Małżeństwo w Anglii, prawniczka, pierwszy syn zmarł na syndrom śmierci łóżeczkowej. Drugi syn zmarł również na syndrom śmierci łóżeczkowej po reanimacji. Po próbach reanimacji. No i patolog stwierdził śladek kamienia w kalkach ocznych i złamane żebro, chociaż później na prześwietleniu nie można było zidentyfikować tego złamania, no ale to mogło wyglądać jak uduszenie, jak ślady duszenia. Przy czym w ogóle przy śmierci łóżeczkowej jest taki problem, że trudno odróżnić ślady rzeczywistej przemocy od ślady prób reanimacji.
To jest jeden z problemów, który trudno odróżnić naturalne śmierci łóżeczkowe od patologicznych. No ale małżeństwo zostało podejrzane po winie morderstwa, zaczęło się śledztwo. W międzyczasie Sally Clark urodziła trzeciego syna. No i jako jedyna została oskarżona, bo się okazało, że mąż był w stanie dostarczyć alibi odnośnie na czas śmierci pierwszego dziecka. Tak, sprawa się ciągnęła bardzo długo i decydująca była ekspertyza pediatry Sir Roya Meadow, który mówi tak. On przez lata zajmował się śmiercią łóżeczkową, mówi tak. Szansa na śmierć łóżeczkową w rodzinie o statusie społecznym rodziny Clarków. No swoją drogą widać, że wiadomo, nie do końca wiadomo, jakie są powody śmierci łóżeczkowej, ale z danych to widać, że koreluje między innymi z takimi rzeczami jak alkoholizm, status społeczny, jakieś takie rzeczy. No więc szansa na śmierć łóżeczkową w rodzinie Clarków jedną wynosi na około 1 na 8543. To znaczy, że szansa dwóch takich śmierci występujących w tej samej rodzinie równa się kwadratowi tej liczby, jedna szansa na około 73 miliony. Tak? I tego typu zeznanie. Co więcej, w odpowiedzi na to jest taki program opieki zdrowotnej, Care of Next Infants w Anglii, który polega na tym, że jak w jakiejś rodzinie mamy do czynienia z jednym przypadkiem śmierci łóżeczkowej, to później otacza się te rodziny specjalną troską i rejestruje, co się dzieje. Na dziecku przypina się czujnik oddechu, wielu różnych rzeczy się tam robi. I statystyki tego programu wskazują, że na 5 tysięcy przypadków śmierci łóżeczkowej u pierwszego dziecka występuje 8 w przypadku drugiego, więc nie jest to aż tak rzadkie, jak wskazywałyby statystyki, czy argumenty Roya Meadow. Ale te statystyki zostały odrzucone, bo Roy Meadow powiedział, że są niedokładne. Czy metodologia była nieprawda. Więc w 1999 roku Sally Clark została skazana na dożywocie, 10-2. I w 2003 dopiero została uniewinniona. W całe zamieszanie zaangażowało się m.in. Royal Statistical Society, które pokazało, że rozumowanie było nieprawne. Tak? Tym niemniej po tych wszystkich przejściach, Sally Clark się nie podniosła i w 2007 została alkoholiczką, w 2007 umarła w wyniku zatrucia alkoholowego. Co poszło nie tak? No, teraz już powinniśmy wiedzieć, co poszło nie tak. To nie ma niezależności po prostu. No, nie ma niezależności. No bo mogą być wspólne czynniki genetyczne, wspólne czynniki jakieś, jeżeli chodzi o otoczenie, o dom i tak dalej. Więc prawdopodobieństwo 1 na 8,5,3 osobno nie daje koniunkcji, tak? No to już nie powiedzieliśmy dlaczego. A druga sprawa jest taka, że to, nawet gdyby to mnożenie działało, to jest prawdopodobieństwo obu śmierci łóżeczkowych, o ile jest niewinne, 1 na 73 miliony. Ale to się nie przekłada na prawdopodobieństwo niewinności ze względu na obie śmierci łóżeczkowe. Tak? To sobie policzymy, tak? Stwierdzenia Bayesa. No to po pierwsze mamy tutaj jako czynnik 1 na 73 miliony, ale to musimy jeszcze pomnożyć przez prawdopodobieństwo wyjściowe prawdopodobieństwo niewinności, które będzie dość duże, no bo wyjściowe, no bo zazwyczaj matki nie zabijają dzieci, nie? I podzielić przez prawdopodobieństwo ogólnie śmierci łóżeczkowej, tak? No do tego trzeba dodatkowych danych, trzeba to wyliczyć, a nie można tego po prostu sobie pomijać i obracać, tak? To woli. Znaczy, to znaczy, musimy wziąć teraz, żeby to uzupełnić tą daną niewinności, żeby to było jakieś rozstrzygające, żeby było też środkiem do ustalenia. Musimy, jak rozumiem, sprawdzić, ile matek jest niewinnych śmierci łóżeczkowej w tak. procesach. No nie tylko w procesach, w ogóle w śmierci łóżeczkowej. W populacji? Tak. Okej, okay, czyli to jest jeszcze zupełnie dana, o której tu nie rozmawiamy. Tak. No, znaczy w sensie nie możemy tego wyliczyć teraz. Znaczy nie możemy wyliczyć z tych danych, tak? To trzeba sprawdzić, czy w ogóle są dostępne takie dane i tak dalej, trzeba to wyliczyć. Dobra. Więc podsumowując, tak, że czasami probabilistyczne aspekty bywają istotne w ustalaniu stanu faktycznego. Nie zawsze, ale czasami się pojawiają. Po drugie, ludzkie intuicje w ogóle w tych kwestiach są często nietrafne. A po trzecie, te podstawowe rzeczy, te mechanizmy podstawowe nie są bardzo skomplikowane. Tak? Wystarczy je sobie uświadomić. No i łatwiej można wtedy, prawda, okiełznać te swoje intuicyjne ruchy czasami. Człowiek się wtedy bardziej pewnie czuje, jak ktoś mu rzuca danymi i nie mówi, dobra, to nie wiem, o co chodzi, odrzucamy te dane, odrzucamy te dowody. Słucham? Tu zwyciężyła siła przekonywania tego sera, bo z tego wynika, jak pan prezentuje, że był osobą bardzo przekonaną, stawiał się na sobie
bardzo wiarygodne. Było... Tak, on brzmiał bardzo wiarygodnie. To kładło tę sprawę, jeżeli nie było bardzo mocnej kontry. Tak, on brzmiał bardzo autorytetywnie, on też zrobił wcześniej karierę na tego typu rzeczach, miesiąc tak, wcześniej... Ale czuł wyzwanie, no bo skoro tak. Badania, które... Miesiąc wcześniej też zeznawał w rozprawie, która prowadziła to skazane w podobnej sprawie. Dzisiaj już nie jest serem, został zdegradowany. Właśnie takie było moje pytanie, bo ten był babką przez alkohol, jak to się... Tak. Ale dalej twierdzi, że miał rację. No nie podpliwiam, no to zostało. No ale też z drugiej strony nie należy ulegać temu czarowi tych matematycznych sformułowań. To, że ktoś coś przedstawia w sposób matematyczny, to z jednej strony nie należy ulegać czarowi w żadną stronę. Nie należy się ani tego bać, ani nie należy mówić, o, to na pewno słyszył argument. No, to trzeba uważać, przyjrzeć się, co leży u podstaw i zobaczyć, jak to działa. Dobra. I teraz obiecany test na koniec. Karteczki bierzemy? Nie. Mogło na to? Super? Strasznie. Czy coś zrozumieliśmy? Tak, trochę tak. Ile się podczas uda? Podpisujemy się dalej? Pół godziny. Nie musi być z imienia i nazwiska. Nie? Tak, materiał podawczy. Cokolwiek Państwo napiszecie, nie będzie użyte przeciwko Wam. Dobra. Gotowi? Więc tak. A tutaj akurat nie zrobiłem pauzy, przepraszam. Wedle świadków przestępca miał tatuaż na lewym ręku. To jest taki trochę sztuczny przykład, ale nie przejmujcie się tym. Miał tatuaż na lewym ręku, pozostawione włókna wskazują na to, że miał brązowy sweter. Znaczy trochę sztuczny w tym sensie, że był rzeczywisty przykład, tylko że więcej było danych, to było bardziej skomplikowane. Teraz nasza wstępna populacja podejrzanych to jest 100 tysięcy. 100 z nich ma tatuaż na lewym ręku, 10 tysięcy posiada brązowe swetry. Tak? Jaka jest szansa, że dobrana z niezależnych przyczyn osoba z tej grupy spełniła oba warunki? Tak? Takie jest pytanie. No i teraz jedna opcja to jest taka, 1/1000 × 1/10 dzielona przez 2. Druga jest taka, że 1/1000 × 1/10, chyba że te czynniki się wykluczają. C mówi zawsze 1/1000 × 1/10. I D mówi 1/1000 × 1/10, chyba że istnieje jakaś zależność między tymi dwoma czynnikami. Czas start. Dobra, kolejne pytanie. To są rzeczywiste dane. Przy okazji, to są rzeczywiste dane z badań, co prawda na niewielkiej klasie, bo na bodajże 139 zwłokach ofiar postrzału. Chodzi o to, że to ma być składowa informacja do ustalania tego, czy postrzał był próbą samobójczą, czy próbą zabójstwa, czy zabójstwem, czy samobójstwem. No i teraz trochę zależy od tego, gdzie ten postrzał był, tak? Czarka kręgosłup, tor skończyny. No i generalnie w pewnych rzeczach to mamy intuicję, tak? No, żaden samobójca sobie nie strzela w rękę, a w kolano, tylko metaforycznie, tak? Natomiast jak to rzeczywiście statystycznie wygląda, no to weźmy na razie taką małą próbkę i zobaczmy, co się dzieje, tak? Tutaj mamy dane i teraz chodzi o to, że zastanawiamy się pomiędzy dwoma rzeczami. Zwłoki mają dziurę po kuli w czaszce. Tak? No teraz zastanawiamy się, jakie jest prawdopodobieństwo ze względu na tę informację, że to było samobójstwo, a jakie jest prawdopodobieństwo, że było to zabójstwo. Tak? Na razie oczywiście tutaj trzeba mieć naprawdę wiele, żeby to ustalić, trzeba mieć wiele innych danych, jak dalej, tak dalej, ale to jest tylko jedna z niewielu informacji, na których się opieramy, ale powiedzmy, że jakaś tam składowa. Tak? No więc zastanówmy się, jak sama ta informacja, niezależnie od tego, co jeszcze wiemy, jak sama ta informacja wpłynie na nasze hipotezy odnośnie tego, czy to było samobójstwo, czy zabójstwo. Tak? No i teraz mamy cztery opcje. Albo widać, że prawdopodobieństwo samobójstwa jest wyższe od prawdopodobieństwa zabójstwa, albo widać... Aha. Dobra, to umówmy się, że w B jest Z i S, dobra? Ogóra, to pasuje? Tak, wtedy. Tak, tu jest Z, tu jest S, tak? W drugim, przepraszam. W trzecim trzeba policzyć stwierdzenia Bayesa, bo nie wiadomo tak na dzień dobry, a w czwartym trzeba policzyć zakrzymatu adytywność. Czas start. Dobrze. Trzecie pytanie. Załóżmy, że dzieci mają niezależnie takie same szanse na bycie jednej lub drugiej płci. Tak? Upraszczamy, mówimy, że szansa jest 50% na bycie płci żeńskiej, 50% na bycie płci męskiej. Tak? Rodzina ma dwoje dzieci. Tak? Załóżmy, że ich płci są niezależne. Wyidealizowany przykład, ale nie szkodzi. Teraz jakie są, w jakiej relacji pozostają następujące prawdopodobieństwa warunkowe? Tak? Pierwsze. Tego, że oboje dzieci jest płci żeńskiej, jeżeli przynajmniej jedno jest płci żeńskiej.
I drugie, jeżeli że obie są płci żeńskiej, jeżeli starsze jest płci żeńskiej. To są dwa różne prawdopodobieństwa warunkowe. Teraz w jakiej one relacji są? Czy pierwsze jest większe od drugiego? Czy pierwsze jest mniejsze od drugiego? Czy są równe? Czy brak danych, żeby to ustalić? 60 sekund. Dobra. I ostatnie pytanie. Mamy dwa różne testy na tą samą jednostkę chorobową. Ta jednostka chorobowa ma prawdopodobieństwo bazowe 0,001. Tak? Oba testy mają czułość i specyficzność 0,99. Jakie są podobne? Teraz załóżmy, że wynik pierwszego testu jest u danego pacjenta pozytywny. Które ze zdań jest prawdziwe? Pierwsze. Wystarczy to do uznania, że pacjent ten ma tę jednostkę chorobową. Drugie. Trzeba policzyć, czy wystarczy, a drugi test podwyższy trafność diagnozy, o ile posługuje się metodą niezależną od pierwszego. Trzecie. Widać, że nie wystarczy do uznania trafności diagnozy, a drugi test na pewno nie podwyższy trafności diagnozy, bo ma tę samą czułość. I czwarte. Trzeba policzyć, czy wystarczy, a drugi test na pewno podwyższy trafność diagnozy. Pani Małgorzata teraz zbierze te karteczki, zagreguje dane. Z treści merytorycznej to jest mniej więcej wszystko. I powiem Państwu teraz, o co chodziło w tych testach. I jak mam jakieś pytania, to poodpowiadam, a potem sobie zobaczymy, co wychodzi nam z tych danych. Teraz mogę Państwu powiedzieć, o co chodziło. No to już powinno być w miarę jasne, tak? Ale już Pani Tornajda mówiła o tym rozróżnieniu na funkcjonowanie heurystyczne i na funkcjonowanie argumentatywne czy racjonalne, czy takie rozumowe umysłu. Więc jedną z klasycznych dziedzin, gdzie ta różnica jest dosyć skrajna, to są właśnie rozumowania związane z prawdopodobieństwem. Tak więc celowo, więc tutaj między innymi chodziło o to, żeby zobaczyć, jak wyglądają intuicyjne, stąd krótki czas na ocenę, intuicyjne odpowiedzi na tego typu argumenty. Tak? To była pierwsza sprawa. Druga sprawa to była taka, że po drodze wrzuciliśmy wyjaśnienie, o co tam chodzi i chcemy też zobaczyć, czy takie wyjaśnienia wpływają na to, jak później ludzie oceniają te argumenty. Tak? Więc jest szansa, że okaże się, że moje tłumaczenie nic nikomu nie dało. A trzecia rzecz, to zwróćcie Państwo uwagę, że istnieje duże podobieństwo. Tak? Tutaj chodziło o mnożenie i niezależność. I to samo się działo w pierwszym teście, pierwsze pytanie tego dotyczyło. Tu chodziło o kierunek prawdopodobieństwa warunkowego i stwierdzenie Bayesa. Tu to jest to samo, co problem z urodzinami i to jest to samo, co problem z identyfikacją DNA. Tak? No bo zobaczcie, jedno pytanie to jest takie. Ja jestem starszą córką, jestem dziewczyną. Tak? Jaka jest szansa, że druga osoba jest dziewczyną? No to jest niezależne, więc jedna druga. A teraz, jak mamy cztery możliwe sytuacje. Zero dziewczyn, jedna dziewczyna, pierwsza dziewczyna, druga dziewczyna i obie dziewczyny. To jak mówimy, że jedna z nich jest dziewczyną, to wykluczamy tylko jedną opcję, czyli zostają nam trzy i tylko w jednej z nich jest dwoje, więc jedna trzecia. Okay? Ten przypadek, ja jestem starszą dziewczyną, jaka jest szansa, że druga? To jest ten przypadek, kiedy ja mam swój profil DNA i pytam się, jaka jest szansa, że ktoś inny go ma. Tak? A to kiedy mówię, przynajmniej jedna dziewczyna ma przynajmniej jedno dziecko jest dziewczyną, to jaka jest szansa, że obie są, to jest to samo jak powiedzenie, dobra, ktoś ma jakiś profil DNA, jaka jest szansa, że dwie osoby mają ten sam profil DNA? Czyli takie wyszukanie pary, a nie zgodności z pewnym uprzednio wyznaczonym profilem. Tak? I to jest to samo, co urodziny. No, a tu chodziło o to, że tak, no... jak ktoś myśli, że widzi, że wystarczy, to się myli, bo jak się wyliczy, to wychodzi 40%. Tak? Więc prawidłowa odpowiedź jest taka, że trzeba policzyć. Tak? Chyba, że ktoś myśli, że widać, że nie wystarczy, ale tutaj druga część jest fałszywa. Tak? I teraz drugi, nie jest tak, że drugi test na pewno nie podwyższy trafności, bo ma tą samą czułość. To jest niewystarczające do tego, żeby uznać go za informatywny. Tak? Podwyższy trafność diagnozy, o ile ta metoda jest niezależna od metody pierwszego testu. Tak? Jeżeli mechanizm testu jest taki sam, to może być ten sam błąd. Musimy wiedzieć, jaki jest mechanizm tych testów i że te mechanizmy są niezależne. I to jest to samo pytanie, co powtarzanie testu z wariografem. Pytanie. I stąd było ważne, czy to jest ten sam wariograf, czy różne. Tak? I to jest to samo pytanie, co o rzucanie monetą dwa razy, żeby zidentyfikować, czy jest uczciwa. Tak? To jest ten sam mechanizm matematyczny. Dobrze. Czy są jakieś pytania, uwagi?
Ja sam jestem bardzo ciekaw, czy Państwo mieli takie intuicje wcześniej, czy Państwo wykształcenie gdzieś omawiało tego typu rzeczy probabilistyczne, czy spotykacie się Państwo z jakimiś takimi w ogóle skrawkowo gdzieś argumentami? Z czasu w szkole średniej, nie, ale z argumentami się spotykamy i jesteśmy wobec nich bezradni. O, to by było fajnie, że fajnie dostać wskazanie do spraw, gdzie to było. Od razu mówię, jest, nie da się chyba uciec od Trybunału, ale jest ustawa o, to na pewno Pan słyszał, ustawa o bestiach tak zwane, czyli osobach, które popełniły przestępstwo, zostały skazane, odbyły karę w systemie terapeutycznym i są i toczy się postępowanie przed sądem właśnie cywilnym o uznanie takiej osoby za niebezpieczną i umieszczenie w gostynienie względnie nadzór penitencjarny. A to kryterium, które musimy przyjąć, jest ustalenie, czy prawdopodobieństwo, uwaga, ustawowe sformułowanie tego, że popełnił przestępstwo, jest wysokie, czy bardzo wysokie. I ja mam orzekać. A to jest w ogóle zdefiniowane prawnie te pojęcia? Nie. Okej. Okay. Nie. I nie mam żadnych danych wyjściowych poza bardzo ogólnymi w ustawie, które będą mówiły, jakie są determinanty w ogóle ustalania tego prawdopodobieństwa. Mało tego, nie dostajemy żadnych danych, że na przykład jeżeli ktoś popełnił 6 morderstw z lubieżności, to szanse, to są badania, że w ciągu 10 lat popełnił 7. Takich czegoś. A część takich danych jest dostępna, nie? Ale my tego nie mamy. Okej, okay, ciekawe bardzo. Tragiczne, to jest smutne bardzo. To jest katastrofa. Znaczy, jeżeli chodzi o definiowanie tych pojęć, to na przykład jeżeli chodzi o ekspertów, kryminalistów, którzy zostają przed sądem, mówimy teraz o sądownictwie brytyjskim, to oni czasem mogą dostać pytanie, na ile dane zjawisko czy dany dowód zwiększa prawdopodobieństwo winy. I oni mają też takie orzekanie kwalitatywne, nie podają tego w liczbach, tylko właśnie też mają bardzo skrajnie i tak dalej, ale oni to mają zdefiniowane prawnie jako ilokrotnie podwyższa prawdopodobieństwo i istnieje tabelka. Tak? Ale to jest jakby retrospektywnie, a my musimy prospektywnie powiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś tak, to coś zrobi. Tak? Ale w oparciu o dane retrospektywne, no tak, ale gdyby te dane były i gdyby to było zdefiniowane. Które nie są zdefiniowane. Tam jest szereg różnych problemów pojęciowych. Inna sprawa na przykład to jest taka, że jak patrzymy sobie na, tu nie mówiłem o tym, na sądownictwo cywilne, brytyjskie, amerykańskie, tak, no to w sprawach cywilnych to chodzi o to, żeby balansować prawdopodobieństwo. Tak? To nie chodzi o to, żeby dowieść czegoś poza wszelką wątpliwość, tylko żeby prawdopodobieństwo takiego rozstrzygnięcia było większe od prawdopodobieństwa takiego rozstrzygnięcia przeciwnego. Tak? Co w tym stylu? Ale problem jest taki, czyli prawdopodobieństwo czego my to musimy ustalić? Bo zazwyczaj, jak ktoś coś twierdzi w gronie jakiegoś stanowiska, to stanowisko to nie jest jedno proste zdanie. Ono się składa z kilku różnych test. Tak? Na przykład ktoś się zobowiązał do zrobienia czegoś w takim terminie, że tego nie zrobił, że był ponaglany, coś tam, tak? No zależy, tak? No i teraz, jeżeli jedna teza składa się z kilku, powiedzmy, że niezależnych, to teraz prawdopodobieństwa powyżej 0,5, czego ja mam dowodzić? Bo jeżeli tych składowych, to jak one są niezależne, to ja mogę dowieść prawdopodobieństwa składowych powyżej 0,5, ale jak pomnożę, to prawdopodobieństwo całej tezy jest poniżej 0,5. A jak całej, to żeby mi po mnożeniu wyszło powyżej 0,5, to okazuje się, że ja tego muszę dowieść z jakimiś skrajnie wysokimi prawdopodobieństwami, żeby po mnożeniu to wyszło sensownie. Więc tu w ogóle jest dużo ciekawych rzeczy związanych z pojęciem prawdopodobieństwa w tych kontekstach. Jeszcze mam to w adekwatnym związku przyczynowym, to znaczy, że jakieś następstwo, że jakiś skutek S to zostanie w normalnym związku przyczynowym z jakąś przyczyną B. Teraz określenie normalności, to też gdzieś tam korzeniami sięga do tego prawdopodobieństwa występowania określonego skutku. To jest przy wypadkach drogowych, przy błędach medycznych na dzisiaj. I jesteśmy też raczeni opiniami, w szczególności medyków, ale bez jakiegokolwiek aparatu matematycznego do tego. Nie podaje się nam, pomimo że na pewno akademie mają jakieś statystyczne dane co do tego, jak określone procedury, jakimi skutkują możliwościami, to nie przedstawiają nam tego. Tu jest szereg problemów. Znaczy, jeden problem to jest taki, że przejście od prawdopodobieństwa do przyczynowości to jest w ogóle osobny problem, który jest też nieoczywisty. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w pewnych kwestiach tak, ale w wielu nie. Wielu po prostu brakuje danych, bo nikt ich nie zbiera.
Bo a jakby pan rozumiał, dlaczego przyczynowość, a prawdopodobieństwo to są zupełnie inne. Dobra, taki przykład. W dzieciństwie pewnie wiele z Państwa słyszało teksty typu nie siedź blisko telewizora, bo cię się wzrok popsuje. Tak? No i argument niby był taki, intuicja, że siedzenie blisko telewizora, dzieci, które później siedzą blisko telewizora, później mają zły wzrok. Odpowiedź przyczynowa jest taka, wcale nie, to jest tak, że jak mają zły wzrok, to siadają blisko telewizora, żeby widzieć. Tak? To taki żartobliwy, inny żartobliwy, czyli jeden problem jest taki, że nie wiadomo, w którą stronę idzie przyczynowość. A drugi problem jest taki, że to, że coś koreluje, współwystępuje, to nie znaczy, że ma, wspólną przyczynę, że jest przyczynowanie, albo że ma wspólną, nawet niekoniecznie znaczy, że ma wspólną przyczynę. Istnieje szereg takich dziwnych korelacji, jak na przykład okazuje się, że w ostatnich 15 latach bardzo dobrze koreluje ilość filmów w danym roku z Melem Gibsonem i ilość śmierci przez zawinięcie się samemu we własnym prześcieradle. Więc probabilistyczna korelacja to jest jeden problem, tak? A pytanie, czy z tego wynika coś na temat przyczynowości, no to też trzeba być ostrożnym. Jest cała dziedzina filozofii nauki, gdzie ludzie się zajmują tego typu rzeczami. Jakimi metodami dodatkowo diagnozować przyczynowość, bo same dane probabilistyczne też nie zawsze wystarczają. To oczywiście są skrajne przykłady, ale jakby zasada u podstaw jest taka sama. Tak? Ja się chciałem zapytać, czy Pan nam przedstawił jakąś taką najbardziej uproszczoną wersję analizy obliczenia tego prawdopodobieństwa? Czy są jeszcze jakieś prostsze, które mogliby tak sędziom Tak. Znaczy, odpowiem tak. Duża część tego projektu, który realizujemy, polega na znajdowaniu prostszych narzędzi. Czyli żeby nie stosować całej teorii prawdopodobieństwa, tylko jakichś prostszych narzędzi, więc to jest coś, na czym pracujemy. To temat na zupełnie inny wykład, ale żeby to tak uprościć, jak się da do stosowania. To jest główny cel tego projektu. No tutaj chodzi mi o takie dwie sprawy. O jednej bym powiedział. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał taki wyrok, w którym przyznał rację organowi administracji w sprawie tam zamknięcia pewnego lokalu, pewnej restauracji i sąd przyjął tak, że nie może być tak, że do sali konsumpcyjnej dla osób niepalących przychodzi się przez salę dla osób palących, bo te osoby niepalące zachorują. Tak, z tego powodu. No to i to był argument sądu. Okay. Jakie jest prawdopodobieństwo? I sąd więcej nie powiedział, że rzeczywiście takie osoby zachorują. No nie wiem, czy przejdzie raz, czy ileś razy, ale to był ten gorący argument sądu, że oni się rozchorują po prostu. To jest tak. Tak może być. Tak, znaczy tutaj byłby z kolei ten problem, nie? Że sąd mógłby tu mieć jakąś takie narzędzie, żeby tak zracjonalizować to. Znaczy, tu jest problem jest taki, że w tych przypadkach trudno gołe dane, no bo tak trochę nie wypada uwięzić 100 osób, przepuszczać przez zadymiony pokój i zobaczyć po ilu latach robili raka. Natomiast to jest inna kwestia metodologiczna, nie? To w ogóle kwestia czynników chorobotwórczych. Ja pamiętam, w Genewie też jest taka agencja na metaanalizę danych diagnozująca czynniki rakotwórcze. Tak? No i można sobie myśleć, poważna sprawa, tak? Znaczy to jest poważna sprawa, nie? Ale że to jest ważne, żeby nie było czynników rakotwórczych, więc już lepiej coś wykluczyć niż nie wykluczyć, tak? Z obiegu. Ale problem jest taki, że to może mieć katastrofalne konsekwencje dla przeciętnego człowieka, tak? Na przykład dosyć znany przypadek to był taki, że producent zup w latach 90. w Stanach, tak? Orzeczono, że materiał, z którego produkuje puszki i do zup, w puszkach, jest rakogenny, więc no, spowodowało to u niego dosyć duże koszta, problemy itd. itd. Nie? A co się okazało? Okazało się, że głębsze badania chemiczne dowiodły, że to nie jest tak, że ta puszka była rakogenna, tylko puszka w kombinacji z tym gatunkiem zupy. Więc wykluczaliśmy jakieś takie błędy, które w procedurach były takie błędy, które prowadziły do za dużego bezpieczeństwa, w tym sensie, że za duże bezpieczeństwo też może boleć. Czemu o tym mówiłem? Jakie było pytanie o opalenie? A tak? Dobra. Więc odpowiedź. Szkodzi. Więc co, odkrywanie co jak szkodzi może być tylko na podstawie jakby obserwacji ludzi i to zawsze jest jakieś tam wadliwe, nie? Ale
I nie ma danych co do wszystkiego, nie? Ale to rzeczywiście należy się zapatrzeć, żeby te dane gromadzić, tak? Na przykład spisywać pytania, które są ważne, tak? Które się pojawiają. Zastanawiać się, czy istnieją odpowiedzi na te pytania w oparciu o te dane, które są, czy nie. No? To należało tak naprawdę zrobić, żeby to zrobić rzetelnie. No, takie orzeczenie było moim zdaniem zbyt pośpieszne. No tak, zresztą, że to nie było na wyniku. Pani Łukarko, czy my już mamy wyniki teleturnieju? Mamy już. O! Dobra. Teraz tak. Właśnie na to, że Państwu namieszałeś w głowie po prostu swoim tutaj wykładem. Nie bardzo, ale jednak. Dobra. Niewiele. Moment. Więc tak, w pierwszym pytaniu procent dobrych odpowiedzi to było 62,5, w drugim quizie, które dotyczyło tego samego, 68. Więc w pierwszym się poprawiliście Państwo. A, bo... W drugim procent dobrych to było 56, a na koniec 50. W trzecim było 18, a na koniec 6. W czwartym 43,75, a na koniec tyle samo. Ogólnie 45 było dobrze, a na koniec 42. No to może być wariacja w takiej mojej grupie, nie? Ale... To trzeba. No ale ciekawe. Były tylko cztery możliwe odpowiedzi. Nigdy nie było więcej niż. No nie, no można komplikować. No to miało mi dać jakiś obraz tego, czy to jakoś głęboko wpływa na sprawność później w rozwiązywaniu tego. To jest za szybko na naszą percepcję na temat. Nie, tak, to trzeba było odświeżyć. Dobra, czyli to jest za szybkie. Było tak 5-6 dni, żeby się. Nie, to jest takie. 11 zadań po prostu. Dobra. Tak, to było 4-3 zadań, tak? Dobrze. Tak, tylko to jest takie szybkie, małe, pilotażowe odnośnie możliwości poprawy ocen ludzi w takich sytuacjach. No i problem jest czasem taki, że chciałoby się na przykład zrobić szybkie szkolenie dla ławników. Tak? No to nie można ich, no nie można ich na kilkanaście godzin kursu wypuścić. Nie, ale z drugiej strony, jeżeli na przykład taki byłby biegły probabilista, to ja bym, to znaczy tak czuję, że ja bym sobie poradziła, żeby mieć... Jakbym miała swój czas do dyspozycji, żeby tak długo go męczyć, aż zrozumiem. Także to byłoby pewnie to narzędzie. Już mi chodzi w głowie pani z Gdańska niestety. Tak. Ale w ogóle rzadko jestem też w Gdańsku, ale... Ale jak ktoś ma jakieś ciekawe pytania, albo spotka jakieś ciekawe przypadki, to ja bardzo chętnie usłyszę o tym. Czyli można pisać maila do pana? Bardzo chętnie. Ja niestety rzadko wchodzę w kontakty z takim czasem towarzystwem, które się tym rzeczywiście zajmuje na serio. No bo logika to była niby Ancilla w filozofię. W średniowieczu, a tutaj to jest taka, tu jesteśmy taką sprzątaczką pomiędzy kryminologami a prawnikami, to jeszcze gorzej. Bo nie tyle, że sprzątamy, tylko teoretyzujemy na temat tego sprzątania. Nie? Więc było... Cyberdiagnostycznie, tak? To ma przełożenie na jakieś programy komputerowe. No problem, taki jest pomysł. Tak? Znaczy w ogóle są już programy, gdzie można zaprogramować dane i zadawać pewne pytania. Nie? Więc jeżeli ktoś ma jakiś ciekawy przypadek, jeżeli ktoś ma jakieś ciekawe uwagi, bardzo chętnie proszę się odzywać. Tak naprawdę problem jest z tym, jakie zadać pytania. Czasem też. Bo nam się wydaje, na kazusach pana było widać, że były zadawane pytania, które z pozoru wydawały się poprawne, a potem się okazywało, że tak naprawdę to były źle postawione pytania. Tak? Czy szukamy tego jednego, który ma taki sam, czy szukamy tego, który ma tą zgodność, czy szukamy tak naprawdę czego szukamy? Niewinności, czy winy i tak dalej, nie? I myślę, że to jest pierwsza rzecz, że żeby złapać to, jakie pytanie trzeba postawić. Też bardzo ważne. To jest problem pojęciowy poza matematycznym tak naprawdę. A potem dopiero odpowiedź. Chcesz powiedzieć, że to zawsze jest jednak innym językiem. To się jak już ekonomista robi nam wykłady z zakresu swojej wiedzy, mimo że ma jakąś wiele sprawa, to już jak powiem, jak odbiorca, jak siedzieli prawnicy, to był dobry, bo pan wychodzi z jeszcze innym językiem, więc to jest też kwestia przydatnia się Dobra. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że się Państwu podobało.